Jesteśmy dla was. Jesteśmy z dobrą nowiną. Jesteśmy z Ewangelią, kochani. Nazywam się Damian Lorek. I w 2015 roku prawdziwie spotkałem się z Bogiem. Spotkałem się z Jezusem Chrystusem. I jestem tego świadectwem. I dlatego tu jestem. Kochani, 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Byłem uzależniony od imprez techno. Różnych rzeczy próbowałem. No, od masturbacji, od pornografii. Ja wiem, że ta ziemia jest skażona. Bo ta ziemia jest skażona. Dlatego chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus, gdy zawołałem do Niego prawdziwie ze szczerego serca, to On do mnie przyszedł i wyswobodził moje życie. Wiecie co? Ja tu nie jestem po to, aby wam mówić jakieś o martwej religii. Ja wam nie mówię o religii, ja wam mówię o żywym Bogu, o osobie, o Jezusie Chrystusie, który 2000 lat temu umarł poszczególnie za każdą osobę, za ciebie. On umarł, wziął każdą patologię, chorobę, przekleństwo, odrzucenie, potępienie. On pokonał śmierć. Ale wiesz co, usłyszawszy dziś te słowa, to ty podejmujesz decyzję, czy ty przyjmujesz Zbawiciela, czy ty przyjmujesz Zbawiciela. Ja w 2015 roku, ja oddałem swoje życie Jezusowi, narodziłem się na nowo, zostałem wypełniony Duchem Świętym, Duch Święty we mnie żyje i świadczę o tym, i świadczę o tym. Kochani, to, co dziś się oddziela od Boga, to jest grzech. Ja 27 lat byłem grzesznikiem, a Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jeżeli świadomie grzeszysz, idziesz do piekła. Ja cię nie straszę, ja ci mówię prawdę, ale mam dla ciebie receptę, mam dla ciebie lekarstwo. Dziś możesz w prosty sposób, przez prosty akt wiary uwierzyć w to, że Jezus, On wziął na siebie ten właśnie grzech, ten grzech. I gdy w to uwierzysz w sercu swoim i ustami wyznasz, że jest Panem, jest Królem, jest Zbawicielem, oddasz Mu swoje życie, będziesz zbawiony. To jest wszystko za darmo, kochani. Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Na marne wasze dobre uczynki. Ja byłem dobrą osobą, starałem się być dobry, pokazać się przed rodziną, ale to nie o to chodzi. Nie zasłużysz sobie na niebo. Nie zasłużysz. Bóg już wszystko zrobił. Oddał swojego Syna, Jezusa. Ale to do ciebie należy decyzja. Co ty z tym zrobisz? Ewangelia jest mocą. Ewangelia jest mocą. Czy ty to dziś przyjmujesz? Czy ty przyjmujesz te proste słowa? Prostą Ewangelię. Czy uwierzyłeś, czy wierzysz w to osobiście, że Jezus poniósł na siebie wszystko? Wstyd, chorobę. On to zrobił dla ciebie, a po trzech dniach zmartwychwstał. On zmartwychwstał i On żyje. On żyje realnie. On dziś chce się z tobą pojednać. Na dzień dzisiejszy to ty i jesteś odwrócony do Niego plecami. Ja wiem o tym, bo ja tak żyłem. Ale dziś świadomy jestem tego, jak potężny On jest. Nie doświadczysz prawdziwej miłości, bo prawdziwa miłość to Jezus. Musisz narodzić się na nowo. Musisz przyjąć ofiarę Jezusa Chrystusa. A staniesz się dzieckiem Bożym. Bóg czeka na ciebie cały czas. On jest Ojcem. Jeżeli czujesz się osobą odrzuconą, niezaakceptowaną, potrzebujesz Boga, potrzebujesz Jezusa i w Nim jest cała pełnia. Za darmo. Dziś przyjdź do Niego i powiedz: Jezu, ja Ciebie pragnę. Ja Ciebie pragnę, ja prawdziwie chcę mieć z Tobą relację. Ja chcę, abyś przepełnił mnie teraz swoją obecnością. Ja chcę doświadczyć prawdziwej miłości, nie tej ziemskiej miłości. Ziemska miłość to jest iluzja. On
dziś chcę Ciebie. Ale pytanie, czy Ty chcesz Jego? Ja jestem nową osobą. Bóg zmienił moje życie. Możesz być w dobrym miejscu, w dobrej rodzinie, ale do nieba możesz pójść tylko przez Jezusa Chrystusa. Przez krzyż, bo tam się wykonało, tam się dokonała zamiana. Jego święta krew jest nadal aktywna. Jego święta krew chce Cię dziś odmyć z całego grzechu. Nie musisz co niedziela chodzić i się spowiadać. Wystarczy, dziś padniesz na kolana, przyznasz się do błędu, czyli do grzechu, że jesteś grzesznikiem. Bo Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy zgrzeszył, każdy zgrzeszył. Musisz się do tego przyznać. Wyjdź z myślenia, wyjdź z iluzji. Jezus jest mostem do Boga Ojca. W nim jest cała pełnia szczęścia, miłości, akceptacji, bezpieczeństwa. A ten świat, co Ci oferuje? Co Ci oferuje? Ja 27 lat żyłem, chciałem sobie dogodzić. Dobre narkotyki, dobra impreza, udany, dobry seks, a to jest wszystko kłamstwo. Dziś słyszę tylko, że każdy zgania na Boga. Nie, jakim problemem jest, to jesteś Ty i Twoja decyzja. To Twoja decyzja. Musisz dziś się ocknąć. Musisz przyjąć Bożą prawdę. Musisz to przyjąć dzisiaj. Ja Cię nie namawiam, masz wolną wolę. To Ty decydujesz. Ty jesteś decydentem. Ja podjąłem decyzję. I ja żyję. I to jest dziś dla Ciebie. Przyjmij te słowa prawdy. Przyjmij je. Na publiczność. I zacznij żyć. Amen.